Tutaj Nela i zapraszam Was do dzisiejszego vloga, raczej takiego tygodniowego vloga. Będzie ten vlog z kilku dni. I pierwszy dzień, jest dzisiaj czwartek i robimy glow up. Jadę zaraz na włosy, na botoks włosów i też chcę je podciąć, bo mam znów loki, to są moje takie naturalne. Później po włosach chcę zrobić paznokcie, będziemy się szykować na święta i zapraszam na dzisiejszy dzień. Chcę założyć takie ciemne jeansy i do tego jakąś taką luźną bluzę, której nie mam. O Jezu, za dużo. Jeszcze wezmę to. Jestem już w domu, wróciłam z zakupu. Byłam cały dzień na zakupach i w sumie nic szczególnego nie kupiłam. Moje włosy nie podobają mi się, są za krótkie. Miały być 5 cm, a pani je skróciła 20. Normalnie miałam dotąd. I tak, pokażę co kupiłam. Kupiłam taką bluzkę na śniadanie wielkanocne. Na taką zwykłą wielkanocną koszulkę. Następnie bidon. Szukałam bardzo długo bidonów, takich, że zimno utrzymuje. I w końcu byłam w takiej Maxie i zobaczyłam, było pełno bidonów. Oczywiście było mnóstwo osób, więc ledwo się dostałam, ale wzięłam. Kolejne to świeczka. I to jest świeczka z kamieniami. Muszę chwilę poczekać, aż się rozpuści i będę miała potem kamienie. Następnie do konturowania. Raczej to jest już dla mojej mamy, ale to jest taki cały zestaw do konturowania twarzy, więc mega fajne. Kolejny płyn do mycia rąk, żeby było w łazience. My bardzo zużywamy dużo płynów do rąk, więc to jest prześliczny zapach. Ma zapach róży. I kupiłam notes do YouTube'a, do moich pomysłów. Jak zobaczyłam go, to miałam takie, o mój Boże, biorę. Kupiłam taką miseczkę, jest prześliczna. Jak ją zobaczyłam, to pomyślałam o króliczku, bo będę miała królika. Mam nadzieję, że moja mama i mój tata tego nie oglądają, ponieważ oni nic nie wiedzą. Mamo, mam nadzieję, że tego nie oglądasz. Od razu po tym vlogu będzie kolejny vlog, jak odbieram swojego królika. Już mam wszystko przygotowane, już wam pokażę w ogóle. Zobaczcie, tu jest taka skrytka. I tutaj to jest wszystko już dla królika, patrzcie. Tu jest jakiś transporterek, tutaj jest tunel dla królika. Tu jest jedzenie, tu jest sianko, jakieś przysmaczki, więc moi rodzice jeszcze nic nie wiedzą. Póki będę wstawiała, to będę jeszcze żyła. Nie, raczej źle nie zareagują, tak mi się wydaje. Tak się cieszę bardzo. Miałam odebrać ją przed świętami. Jeszcze nie mogę, bo jest jeszcze za mała, jest malutka, mam tutaj zdjęcie, pokażę. I nie mogę się doczekać, będzie film. Również zrobiłam paznokcie, które w ogóle nie widać, są takie mega naturalne. Właśnie o to mi chodziło, są idealne, są cieniutkie, są błyszczące. W ogóle kilka dni temu dostałam taki śliczny bukiet. O, tak pachniało w pokoju, po prostu... Dobra, trochę się rozgadałam. Ja już idę spać, widzimy się jutro. Jutro jest dzień porządków, będziemy przez cały dzień sprzątać. Hej, to ja już następnego dnia. Zabieramy się do pracy. Jest strasznie dużo rzeczy do sprzątania. Głównie muszę umyć okna, muszę umyć również lustra, więc tak będzie raczej mycie niż sprzątanie. Thank you.
do sprzątania muszę zajrzeć to, czyli kuweta. Im bardziej i im częściej to Przepraszam bardzo, kto tutaj przyszedł? Co to za świnka przyszła? Im częściej to robię, tym częściej one srają. Jak ja sprzątałam raz na miesiąc tą kuwetę, to była czysta. A jak sprzątam raz na dwa dni, to jest więcej niż przez cały miesiąc. Hej, jest Wielka Sobota. Jestem po wczorajszym sprzątaniu. Sprzątałam do 3 w nocy, naprawdę zrobiłam bardzo dużo. I aktualnie się ubrałam i idziemy poświęcić koszyk. I po poświęceniu wracam do domu i dzisiaj cały dzień piekę ciasta. Chcę zrobić około 5 ciast, ale zanim wyjdę, jeszcze muszę szybko się przypudrować. Naprawdę już jest mega pora wiosenna, jest tak ładnie. Jeszcze umyłam wszystkie okna dla Pana Jezusa i widać po prostu to piękne światło. To są moje ciasta, to jest szarlotka z taką prawdziwą kruszonką pod bezą i tutaj to jest taki ciasteczkowy trzybit, to są takie ciasteczka, mnóstwo karmelu. Wiem jak to wygląda, ale ten pasztet jest najlepszy, to jest pasztet z boczniaków i on wygląda tak, a on jest bardzo dobry. Nie.